każdy tydzień modlitwę o jedność chrześcijan ma wymiar bardzo dynamiczny, dlatego że my się spotykamy ze sobą, razem się jeszcze lepiej poznajemy, razem się modlimy i w tym czasie od 18 do 25 stycznia co roku, już po raz 111, przeżywając ten tydzień ekumeniczny, chcemy dać świadectwo tego, że chrześcijanie nie tylko w tym tygodniu ekumenicznym, ale przez cały rok muszą być razem, muszą dawać wspólne świadectwo. Przypominamy sobie, że ekumenizm jest bardzo wytrwałym dążeniem do jedności. Wprawdzie przy okazji tego tygodnia uświadamiamy sobie, że ten grzech podziału jest gorszący, ale my krok po kroku, bardzo systematycznie, raz wolniej, raz szybciej zmierzamy ku jedności. Tygodnia ekumenicznego też chcemy pokazać tym wszystkim parafianom, katolikom, ewangelikom, że to nasze bycie razem, ta nasza wspólna modlitwa tak naprawdę jest duszą ekumenizmu. Tak określa to Sobór Watykański II, ale tak jest w rzeczywistości. Kiedy chrześcijanie mają być razem, jeżeli nie na modlitwie? Jeżeli jesteśmy wspólnie na modlitwie zgromadzeni, w ten sposób dajemy żywe świadectwo. Ktoś powie, to tylko w jakiś sposób jakieś tylko okazywanie zewnętrzne może tego pragnienia jedności, ale to nie tylko jakaś zewnętrzna forma. My ilekroć jesteśmy razem w Kościele, na nabożeństwach, my się lepiej poznajemy. W ten sposób oczywiście tworzymy wspólnotę, tak? Dajemy to świadectwo, że jednak zobaczcie, duchowni różnych denominacji mogą być razem przy ołtarzu, przy ambonie, w kościele. Dlatego ta praktyka, ciekawa praktyka, którą stosujemy od lat, jak wspomniałem, tej wymiany gościnnej, wymiany kaznodziei, kiedy ksiądz katolicki może głosić kazanie w zborze, kościele ewangelickim czy w cerkwi prawosławnej, i wymiennie, wzajemnie ksiądz prawosławny czy ewangelicki może głosić Słowo Boże w Kościele katolickim, jest jakimś znakiem. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się 11 i powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Oto słowo Pańskie. Przypominamy w tym czasie ekumenicznym, że od ekumenizmu nie ma odwrotu. My jako katolicy, szczególnie jako duchowni, musimy pamiętać te ważne słowa świętego Jana Pawła II, że od ekumenizmu nie ma odwrotu. Ekumenizm nie jest jakimś suplementem w działalności Kościoła, czymś dodatkowym, jakąś podrzędną drogą. Jest drogą Kościoła, od której nie ma odwrotu, bo przecież wypełniamy w ten sposób wolę Jezusa, abyśmy byli jedno. Dlatego potrzebne są różne formy zaangażowania na rzecz jedności. W tygodniu ekumenicznym szczególnie ma to wymiar modlitewny. Ale spotykamy się na różnych konferencjach, omawiamy różne sprawy związane z problemami, które mają wszyscy chrześcijanie. W tych czasach szczególnie stajemy przed problemem potężnej obojętności na Boga, czy też wprost walki z chrześcijaństwem. Dlatego tym bardziej ten świat
Ci obojętni, ci walczący muszą zobaczyć nas razem, razem na modlitwie. To takie ważne. Rozpocznijmy od nowotestamentalnego ostrzeżenia, które na progu tej modlitwy są nam potrzebne. Pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu. Bądźcie współpracownikami Boga. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Nie lekceważcie światła łaski Bożej. Relacje Nowego Testamentu potwierdzają, że jedną z cech ludzkości jest jej rozdarcie. To ono sprawia, że człowiek nie rozumie ani Boga, ani świata, ani siebie samego. Stwierdzamy to również na co dzień, że nikt z nas nie próbuje określać siebie jako doskonałej jedności, zwartego monolitu. Wszelka jej forma jest ciągle rozbijana lub zniekształcana grzechem i związanym z nim egoizmem. Dlatego też bardzo pouczającym dla nas pozostaje przykład Jezusowej modlitwy, w której jedność występuje jako dar przez Ducha Świętego, który ma być dany uczniom. Nim Jezus posłał swoich uczniów na końce świata, tak jak słyszeliśmy to dzisiaj w Ewangelii, prosił Ojca o Ducha, Ducha Prawdy, Ducha Miłości i Ducha Jedności poprzez prawdę. To właśnie dzięki działaniu Ducha Świętego została stworzona wspólnota, w której jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Dlatego jedność uczniów Jezusa była i jest jednym z najbardziej wiarygodnych świadków i znaków wobec tego świata. Święty Jan Apostoł nie zawaha się wprost napisać, że Jezus miał umrzeć nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Równocześnie doświadczamy, że jedność, będąc darem Bożym, pozostaje wciąż wartością, o którą trzeba się zmagać każdego dnia. Dar ten bowiem na podobieństwo cnoty wiary przechowujemy w naczyniach glinianych, aby z Boga była ogromna moc, a nie z nas. Dlatego też dar jedności zagrożony jest z dwóch stron. Wewnętrznej, od strony samego człowieka, jego ciała i krwi, oraz zewnętrznej, ze strony otaczającego nas świata. Ten proces oczekiwanego modlitewnego spotkania z Duchem Świętym, tak bardzo charakterystyczny dla Kościoła Apostolskiego, jest dla nas dzisiaj zadany z racji roku duszpasterskiego pod hasłem w mocy Bożego Ducha. A to nic innego, jak uprzedzająca wiarę łaska wypływająca z tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. Drodzy w Chrystusie, dużo się dzisiaj pisze i mówi o zagrożeniach ekologicznych, które są tragicznym wynikiem błędów i grzechów naszej cywilizacji. A natomiast wciąż za mało mówimy i piszemy o zagrożeniach odśrodkowych, płynących z serca człowieka, godzącego się na swoją klęskę i odpowiadającego rozłamem, beznadzieją i nienawiścią. Jakżeż to dzisiaj jest bardzo modne, ze wszech miar, w mediach i w polityce. Owa mowa nienawiści, która nie znosi drugiej strony, pomimo że wydaje się być wołaniem o jedność. Odpowiedzią wiary na ten rodzaj zagrożeń ludzkich serc może i powinna być następująca. Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, co ja wam powiedziałem.
To są słowa samego Zbawiciela. To nie jest tylko już pragnienie ludzkich serc. Chrystus jest z nami i posyła swojego Ducha. Duch Święty jest na początku każdej drogi człowieka, zauważy święty Ireneusz. Najpierw jako ledwo zauważalne inspirowanie, a to On prowadzi do Syna, a przez Syna do Ojca. Dlatego rozważając dzisiaj nie tylko sprawę i wartość jedności uczniów i wyznawców Chrystusa, nie sposób nie sięgnąć do encykliki świętego Jana Pawła II Ut Unum Sint. Papież podkreśla w niej świadomość Kościoła katolickiego, że pośród wszystkich kościołów i wspólnot chrześcijańskich zachował to on posługę następcy apostoła Piotra w osobie biskupa Rzymu, którego Bóg ustanowił trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności i którego Duch Święty podtrzymuje, aby Kościół uczynił także wszystkich innych uczestnikami tego podstawowego dobra. Jakżeż to również jest pięknym znakiem, kiedy jesteśmy w trakcie kolejnej wizyty apostolskiej pielgrzymki następcy świętego Piotra do Panamy na spotkanie różnych krajów, narodów, tradycji. Nie ulega wątpliwości, że to Duch Święty uczestniczy w naszej modlitwie poprzez nawrócenie serca i wspólne inicjatywy wszystkich kościołów i wspólnot chrześcijańskich po przekroczeniu już trzeciego progu tysiąclecia. Kościół naszych dni świadomy jest mocy Bożego Ducha i prosi Go, aby swoją łaską umocnił Jego jedność i pozwolił wzrastać ku pełnej komunii z innymi chrześcijanami. Dlatego wzrastajmy poprzez modlitwę z pomocą Ducha Świętego. Wzrastajmy ku jedności poprzez wspólne dziękczynienie. Duch Święty prowadzi każdą naszą modlitwę i jej formy. I pokładajmy nadzieję w Duchu, który oddala od nas bolesne wspomnienia podziału i widma przeszłości. Zakończmy nasze rozważanie chwilą modlitwy w duchu słów świętego Cypriana z jego komentarza do modlitwy pańskiej. Albowiem Bóg nie przyjmuje ofiary od tego, który trwa w niezgodzie. Największa ofiara, jaką możemy złożyć Bogu, to pokój i braterska zgoda między nami. To lud zgromadzony przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Ekumenizm ma trzy formy. Ekumenizm praktyczny, ekumenizm duchowy i ekumenizm doktrynalny. Na poziomie ekumenizmu doktrynalnego systematycznie spotykają się teologowie, duchowni poszczególnych tradycji chrześcijańskich, rzeczywiście starają się rozeznać i w jakiś sposób rozwiązać problemy doktrynalne, które niewątpliwie nas łączą. Ekumenizm praktyczny to ten, który wynika chociażby z zaangażowania charytatywnego chrześcijan i to też jest źródłem jedności. Podejmujemy wspólnie dzieło, tak jak wigilijne dzieło pomocy dzieciom, tak? Czy też inne inicjatywy wspólnie z ewangelikami, z prawosławnymi. Również przeżywamy wspólnie jubileusze, Światowy Dzień Modlitwy, Święto Biblii i tak dalej. To jest ten wymiar i duchowy, i praktyczny, ale przede wszystkim my tutaj, można powiedzieć, w lokalnej ekumenii podejmujemy te wezwania, które stają przed ekumenizmem właśnie duchowym, czyli poprzez modlitwę dajemy świadectwo naszej wierności Chrystusowi. Natomiast w gronie teologów, ludzi, którzy szczególnie w Komisji Episkopatu, w Komisji do Spraw Ekumenizmu, na poziomie Polskiej Rady Ekumenicznej podejmowane są te dialogi, które nazywamy dialogami dwustronnymi, doktrynalnymi. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, który przyszedłeś na świat,
aby zbawić nas grzesznych. Powołałeś nas do swojego Kościoła poprzez sakrament świętego chrztu. Spraw, aby to, co zostało podzielone, złączyło się. To, co rozproszyło się, zostało zjednane. To, co chore, zostało uzdrowione. My wiemy, że wszystkie te działania my sami sprawiliśmy i każdy z nas jest uczestnikiem podziału wśród chrześcijan. Prosimy Cię bardzo, umocnij nasze serca, nasze myśli, nasze działania na drodze ku zjednoczeniu. Daj nam siły, abyśmy w cierpliwości, w pokorze, w miłości wzajemnej, w modlitwie jedni za drugich starali się wypełnić Twój testament. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, kolejny raz w murach tej świątyni gościnnej, przyjmującej nas, chrześcijan różnych denominacji, z otwartymi rękoma, prosimy Cię o to, abyśmy stali się jednością. Panie Boże, jakże piękne słowo, jak w małżeństwie, kiedy dwoje staje się jednością. Dlatego prosimy Cię, aby ten czas, kiedy trwamy w separacji, kiedy widujemy się co jakiś czas, jak najszybciej minął. Dlatego prosimy Cię o Twego Ducha, o Tego, który będzie uczył, jak postępować, jak wybaczać, gdzie podążać. Prosimy Cię, Panie, o prawdziwą jedność nie słów, a czynów i wspólnego świadectwa. Niechże to dzisiejsze ekumeniczne spotkanie będzie kolejnym krokiem w dobrym kierunku. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, stajemy przed Twoim majestatem i chcemy wyznać, jak starotestamentowy mąż, jak psalmista, błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. I dziękujemy Tobie za naszą ziemską ojczyznę, za kraj, w którym może rozbrzmiewać Twoje święte słowo, Ewangelia, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Dziękujemy za to, że Ewangelia może otwierać skłócone, zwaśnione serca na Ciebie. Dlatego prosimy o pokój wśród nas i pośród nas. Prosimy, łaskawy i dobrotliwy Boże, miej w opiece tych, którzy stoją na czele państwa, osłania ich tarczą swej opieki, chroń przed wszelkimi nieszczęściami, które przygnębić mają i daj siłę i odwagę wsłuchiwania się w Twoje słowo i w to, co Ty w mocy Ducha Świętego doń mówisz. Prosimy Cię o tych, którzy są zasmuceni w naszym kraju, którym trudno, ciężko, którzy gdzieś na bezdrożach dnia codziennego. Spraw, byśmy jako chrześcijanie umieli wyciągać bratnią dłoń i wskazywać na Ciebie. Prosimy także i o nasze miasto, w którym żyjemy, pracujemy. Niechaj zdrój Twojego błogosławieństwa spocznie na każdym, na zwiastunach Twojej prawdy, ale także tych, którzy na czele tego miasta, aby we wszystkim imię Twoje było chwalone i wielbione. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, w Trójcy Jedyny, w obliczu narastających konfliktów,
zalewających świat, a nawet ocierających się o nasze granice spraw, aby między ludźmi i narodami zapanował pokój i zrozumienie. Aby różnice światopoglądowe i partykularne interesy nie budziły w nas nienawiści. Spraw, aby łączyły nas przykazania boskie, a słowa miłuj bliźniego swego jak siebie samego stały się myślą przewodnią wszelkich naszych poczynań. Daj mądrość i uczciwość we wszelkich poczynaniach tym, którzy sprawują władzę, tak na szczeblach centralnych, jak i w lokalnych, aby nigdy interes prywatny czy partyjny nie stał ponad dobrem publicznym. Jeśli komu otwarta droga do nieba, tym, co służą ojczyźnie. Te słowa mistrza z Czarnolasu niech staną się mottem działania polityków i ludzi sprawujących władzę. Spraw, Panie Boże, aby na świecie zapanował pokój między narodami i ludźmi różnych religii, a chrześcijan odmiennych denominacji łączyła prawdziwa miłość ewangeliczna. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Budujemy te więzi ekumeniczne na podstawie, czy na bazie więzi międzyludzkich. I faktycznie jest tak, że my jesteśmy zaprzyjaźnieni, już poza tym, że jesteśmy na ty, spotykamy się często na dobrej kawie, również z żonami pastorów, prawda? Poznajemy siebie w ten sposób, ale z drugiej strony też wymieniamy się swoimi doświadczeniami, które płyną z duszpasterstwa. Te problemy, czy to proboszcza ewangelickiego, czy proboszcza prawosławnego, praktycznie są podobne, może nie takie same, ale podobne. Jak zachęcić, jak zmotywować ludzi do tego, żeby praktykowali wiarę, żeby przyznawali się do Boga w codzienności, na przykład w życiu zawodowym. A więc tego typu spotkania niewątpliwie są i te przyjaźnie, nie tylko w tygodniu ekumenicznym, ale przez cały rok one się umacniają. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który prowadzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który prowadzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Obdarz nas pokojem. Ja bym życzył wszystkim większej świadomości jedności. Wiemy, że ta świadomość wśród przeciętnych, nazwijmy to w ten sposób, ludzi ekumenizmu jest bardzo niska. Wielu ludzi nie wie, czym jest ekumenizm. Często utożsamiają ekumenizm z dialogiem międzyreligijnym, a to nie jest ekumenizm. A więc większa świadomość ekumeniczna związana chociażby z tym przyjęciem zaproszenia na tego typu wydarzenia, jak Msza Świętą Jedność, jak nabożeństwo ekumeniczne, abyśmy zobaczyli, prawda, duchownych innych wyznań. A więc życzę takiej autentycznej, właściwej postawy ekumenicznej wszystkim wierzącym. Błogosławieństwa aaronowe, ono zawsze nam towarzyszy na progu Nowego Roku Pańskiego. Te słowa z Księgi Liczb są rzeczywiście streszczeniem opieki Bożej, miłości Bożej nad nami, nad całym światem. Niech one staną się również naszym udziałem w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach. Pan z wami. I z duchem Twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Amen. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami
i obdarzy was swoją łaską. Amen. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.